poprzednim odcinku Yeti zaczął mi grozić i dał mi głowę i jakieś tam miejsce zrobił, chciał mnie złapać w jakąś pułapkę, to było totalnie dziwne, ale oczywiście się nie dałem. Ale jest to totalnie podejrzane, co on chce zrobić i nie, bo to nie podoba mi się to bardzo. Dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że musimy dać temu kres, więc ja nie będę tego akceptować w ogóle czegoś takiego, żeby on mi tutaj głowy rozstawiał moje jakieś, żeby mi groził i tak dalej. Oczywiście dziękuję za tą główkę, bardzo fajne. Ja myślę, że sobie tą główkę tutaj, prawda, na stojaczek sobie zarzucimy, niech sobie na stojaku, prawda, i idealnie siedzi. No a my musimy się dzisiaj zająć czymś, co sprawi, że pokonamy Yetiego. Czymś, co po prostu sprawi, że po prostu nie będzie, wiecie, że on się przestraszy, nie wiem, że ucieknie, czy coś tego typu, nie wiem. Celem na dzisiejszy odcinek jest po prostu sprawienie, żeby on się wyniósł, żeby dał nam spokój. Sprawdź, czy ktoś do ciebie nie napisał. Co to za tabliczka? Sprawdź, czy ktoś do ciebie nie napisał. Ej, dobra, ciekawe jestem, kto to. Kto by to mógł napisać? No, Dave, o. Dostałem wiadomość jakąś. Okej, widzowie, dostałem jakąś wiadomość, dostałem powiadomienie dostania wiadomości po prostu. Wiecie, miałem otwartą przeglądarkę, ale nie mam żadnej wiadomości i nie wiem, o co chodzi totalnie. O kurde, widzowie! O kurcze! Patrzcie to! Wchodzę sobie tutaj w inne i patrzę, a tutaj wiadomość od Yeti Minecraft. O co chodzi? O co chodzi? Co tu się wydarzyło w tym momencie? Co jest grane? Dobra, wchodzę w tą konwersację, okej. Okay. Co tu się dzieje? Czy ja dostałem wiadomość od Yetiego Minecrafta na Facebooku? To się nie dzieje, naprawdę. Dobra, pytanie, czy ja powinienem odpisywać na to? Czy ja powinienem się angażować w jakąkolwiek rozmowę, czy raczej powinienem to olać i na przykład w ogóle, wiecie, nie ciągnąć tego, nie wiem totalnie, no ale chyba odpiszę. Dobra, czekajcie, odpiszę. Muszę to zrobić, czekajcie, dobra. Czego chcesz? Nie odczytał tego, więc nie wiem, kiedy to on odczyta i czy w ogóle to odczyta, ale mega dziwna akcja. Odczytał. O nie, o nie, o nie. Dobra, widzowie, dostałem wiadomość głosową, dostałem wiadomość głosową od Yetiego. O nie, to się nie dzieje naprawdę, to się nie dzieje naprawdę, ja w to nie wierzę. Dobra, czekajcie, czy ja chcę ją odpalić na telefon? Tu mi też przyszło powiadomienie, patrzcie to. Yeti Minecraft wysłano klip audio. O kurde. Nie, to się nie dzieje naprawdę, to się nie dzieje. Dobra, czekajcie, odczytujemy to, słucham tego w takim razie, ale jak, ale akcja. Nigdy ci tego nie wybaczę, ta pułapka mnie prawie zabiła, pożałujesz tego, co zrobiłeś. O kurde, Yeti się na mnie wkurzył, co jest grane. Dobra, wychodzi na to, że chyba powinienem mu odpowiedzieć, ale czy ja chcę mu odpowiedzieć w formie pisemnej, że też, dobra, wysyłam mu też głosówkę, trudno, wysyłam mu głosówkę, muszę to zrobić, muszę po prostu to zrobić, wchodzę na jego czat, o kurde, to tutaj jest, mam normalnie jego czat na Facebooku, dobra. Czy to Messengerze, to już obojedne. Dobra, czekajcie, ale... Czekajcie, zanim mu odpiszę, ja muszę sprawdzić jego profil. No, nie wytrzymam, ja tego nie sprawdzę. Co jest grane, widzowie, co tu się dzieje? Ej, to jest faktycznie on. Patrzcie, ma screena z Minecrafta, z Palionowa zrobionego na tle. Co tu się dzieje? Ma... To ustawił 17 minut temu, to ustawił. 20 minut temu napisał posta. Cześć, cześć, jestem Yeti. Co tu się wydarzyło w tym momencie? Ja tego nie rozumiem. Dobra, czy ja powinienem mu odpisać? Chyba powinienem mu odpisać. Dobra, odpisuję mu w tym momencie. Też mu nagram głosówkę chyba. Dobra, czekajcie, muszę to przesłuchać jeszcze raz, żebym wiedział, co ja mam mu odpowiedzieć. Nigdy ci tego nie wybaczę. Ta pułapka mnie prawie zabiła. Pożałujesz tego, co zrobiłeś. O co ci chodzi? Nie rób problemów, poddaj się i odejdź najlepiej z Palionowa. Dobra, wysłałem mu głosówkę. Jest moja głosówka, uwaga. O co ci chodzi? Nie rób problemów, poddaj się i odejdź najlepiej z Palionowa. Dobra, ale ofensywnie. Ofensywnie. Dobra, widzowie, dojeżdżamy Yetiego na Facebooku. Co jest grane? Nie wiem, jak będzie ta rozmowa przebiegać. Odczytał teraz. Odczytał wiadomość. Dobra. Nie wiem, jak to będzie przebiegało teraz i czy on będzie od razu odpowiadać, czy nie, ale jazda, bez trzymanki, że my będziemy teraz jakieś wiadomości do siebie wysyłać głosowe. Co jest grane? Ale jazda. No i czekam na wiadomość, aż on mi po prostu coś napisze i tak dalej. O! Jest. Jest wiadomość kolejna. Dobra, czy słuchamy? Słuchamy, uwaga. Nie robię problemów, daj mi spokój. Co mu chodzi? Jak nie robi problemów? Jasne, że robi problemy i to jeszcze jakie? Nie wiem, totalnie widzowie, co mam teraz z tym zrobić, serio. Dobra, odpowiadam na kolejne. Nie wiem, ten, co on mi powiedział, że... co? Jeszcze nie raz. Robię problemów, nie robię daj problemów. Mi spokój. Nie robię problemów, daj mi spokój. Jak nie robisz problemów, daj mi spokój. Napisał do mnie na Facebooku, spytałem się go, czego chce i on od razu do mnie z pyskiem wierzy, że go do pułapki złapałem. Sam nie chciał złapać w kolejną pułapkę, nie rozumiem go, jest totalnie dziwny. Dobra, odpowiadam mu w kolejnej wiadomości. Też głosówkę, wysyłam mu głosówki, a co? Wiecie co, spytam się go, dlaczego chciał się umówić z Milki na spotkanie. Uwaga.
uwaga. Dobra, mam do ciebie jedno pytanie. Dlaczego chciałeś się spotkać z Milki? Czekamy na odpowiedź, ale jazda. Nigdy się nie spodziewałem, że będę z kimś wysyłać głosówki na Facebooku, nie? I to tym bardziej z jakimś Yeti, kurde, z Minecrafta. Dobra, nie wiem, czekamy aż odpowie na to, bo nie wiem, totalnie nie wiem, co mam o tym myśleć. To jest dla mnie totalnie nienormalna sytuacja, nie? Ale dobra, on odczytuje te wiadomości, żeby było śmiesznie, on to odczytuje. Dobra, czyli będzie za niedługo kolejna wiadomość. Dobra, dobra, czekamy na wiadomość zwrotną w takim razie. O, jest! 2 sekundy nagrania, okej, okay, czyli jakaś krótka wiadomość, dobra. A co cię to obchodzi? Co mnie to obchodzi? On naprawdę zadał takie pytanie, co mnie to obchodzi? Naprawdę? Dobra, odpowiadam mu, ale mnie zdenerwował teraz. Słuchaj mnie, to ty tutaj jesteś nowy, ja mam prawo wiedzieć, dlaczego chcesz się spotkać z Milki. Muszę wiedzieć po prostu, bo tak, nie muszę ci się tłumaczyć dlaczego. Dlaczego chcesz się z nią spotkać, jeszcze raz pytam. Kolejna wiadomość poszła, dłuższa wiadomość do niego, zobaczymy co on odpowie. To jest w ogóle nienormalne co tu się dzieje. Dobra, przesłuchajmy jak to wyszło. Słuchaj mnie, to ty tutaj jesteś nowy, ja mam prawo wiedzieć, dlaczego chcesz się spotkać z Milki. Muszę wiedzieć po prostu, bo tak, nie muszę ci się tłumaczyć dlaczego. Dlaczego chcesz się z nią spotkać? Jeszcze raz pytam. Dobra, łatwo, króciutko z nim, króciuteńko. Dobra, odczytał wiadomość, czekam aż mi odpowie na nią, ale totalnie dziwna akcja, naprawdę. Nie wiem, do czego to zmierza i co się w ogóle wydarzy, wiecie, jakby w sensie nie wiem, co on chce osiągnąć przez te wiadomości i tak dalej. No miałem sobie normalnego, prawda, odcinek z Minecrafta zrobić, a tutaj jakieś, kurcze, rozmowy z Yeti prowadzę na Facebooku, nie wiem totalnie, co się dzieje. O, jest wiadomość kolejna. Dobra, słuchamy. To, co jest między mną a Milki, to nie twoja sprawa. Co? Co tu się dzieje w ogóle? Co jest grane? Jaki ten Yeti jest w ogóle, wiecie, taki, jakby to powiedzieć, taki zaborczy, nie wiem, mega dziwne. Dobra, trzeba mu trochę pogrozić, widzowie. Nie denerwuj mnie. Wydaje mi się, że raczej nie chcesz mieć wrogów. Normalnie, let's go, straszymy go. Zobaczymy, co on powie. Nie denerwuj mnie. Wydaje mi się, że raczej nie chcesz mieć wrogów. O, dobrze, króciutko. Jaki to jest w ogóle, jaka to jest w ogóle dziwna sytuacja, że ja piszę, a raczej wysyłam głosówki z Yetim w tym samym momencie, wiecie, że on też tam siedzi i to dalej do mnie pisze i tak dalej. Mega dziwna akcja, nie wiem, co mam o tym myśleć, szczerze mówiąc, to jest powalone. Okej, mamy kolejną wiadomość od niego, okej, klikam to. Ty wrogiem? Mam cię na strzała, typie. Nie! Dobra, zaraz mu wywalam bombę, ja mnie wkurzył. Idę na wojnę z nim, jak zaraz dostanie, kurde, toporem z Malborka, to się nakryje nogami, kurde. Już mam tutaj broń przy sobie, teraz już mi nie jest straszny. Zakładam słuchawki, kurde, dojeżdżamy, chłopa, dobra. Niczym wiking, prawda, reprezentujący Malbork. Dobra, czekajcie, co ja mam mu odpowiedzieć na to? Jeszcze raz przesłucham to. Ty wrogiem? Mam cię na strzała, typie. Nie, no bo, kurde, jak ją zdenerwuję i ja nie mogę, ale mu odpowiem teraz. Wiesz co, zaczynasz mnie denerwować, jak taki cwaniak jesteś, to zmierzymy się, dawaj na solo. Dobra, zobaczymy, czy przyjmie wyzwanie, czy będzie chciał się bić, czy raczej nie. No nie wiem, kurde, tak mnie zdenerwował, tak wzorował przywolę z tego topora. O, jest, wysłał kolejną wiadomość, dobra. Trochę muszę czekać, on się zastanawia, co on ma mi odpowiedzieć, to jest, kurde, ja nie wiem, ja mu odpowiadam z bombą, a ja muszę czekać, aż on mi odpowie. Dobra, czy słuchamy, co tu nawija. Waj się, nie znajdziesz mnie. Nie, dobra, przecież to jest taki dzieciak. Nie wytrzymam po prostu. Dobra, wyjaśniam go, kurde, bo już mnie zdenerwował. Zobaczymy, już wpadłeś w jedną pułapkę, nawet nie wiesz kiedy, a wpadniesz w drugą, więc ja ci radzę patrzeć pod nogi. Zobaczymy, co na to odpowie. Dobra, ale mnie zdenerwował, Jezu. To jest po prostu nienormalne, jak może mnie Yeti zdenerwować w tak bardzo mocny sposób, to jest po prostu chory. Dobra, mam kolejną wiadomość. Dobra, co tym razem powiesz, kurde, wariacie, no? Uważaj lepiej, bo może sam wpadniesz w swoją pułapkę. Ta ręka niszczy oponentów, a tej sam się boję, więc ja bym na jego miejscu uważał. Nagrywam mu kolejną głosówkę, kurde, mnie zdenerwował. Dobra, cwaniaszku, ty mnie, wiesz, nie podjeżdżaj mnie tutaj jakoś, nie denerwuj mnie, bo już mnie, że tak powiem, już jest napięta sytuacja, wiesz, jakby napięta sytuacja jest, więc po prostu ja na twoim miejscu bym uważał, nie? Nie będziesz takich akcji odwalać na palionowie lewych, no po prostu, uważaj na pułapeczkę, bo możesz się nieźle przejechać. Ja za niedługo kończę tą rozmowę, bo mi się serio nie chce kontynuować takiej rozmowy w takich, że tak powiem, okolicznościach i po prostu zwariować można. I odczytał to teraz, zobaczymy, co on zaraz odpisze. Dobra, mamy kolejną wiadomość od Yetiego. Ładuje mi się. Niech mi się załaduje porządnie. Ej, co jest? To jakaś dłuższa wiadomość musi być. Czy nie? Co jest? Ale długa wiadomość to... musi być. Dobra, załadowało mi się 2 sekundy, no to nie jest nieźle długa.
Będę robić, co chcę. Palę mu chatę, Zara. Palę mu chatę, no serio. Serio, kurde, tak mnie to denerwuje. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, co on chce osiągnąć na tym Palionowie. Jaki jest jego cel w tym wszystkim i tak dalej. Wysyła mi jakieś głosówki teraz. Napisał do mnie na Facebooku. Ja nie wiem, po co ja mu odpisywałem w ogóle. Mogłem mu tego w ogóle nie odpisywać. Wywalone mieć. Ale to kurde, oczywiście, nie wiem, nabrałem się po raz kolejny. Jak głupek po prostu. Nie wiem, nie wytrzymam, Zara. Kurde. Dobra, trzeba mu pogrozić trochę. Słuchaj mnie, dzieciaku. Zara, jak cię do pionu nastawię, to cię nastawię do pionu. Jaka głosówka. Miałem go nastrażyć, nie potrafię, dobra. Nieważne, zobaczymy, co on na to powie. O, jest kolejna wiadomość. Dobra. Uwaga. Ty mnie, już masz po domku, cały zamrożony, wszędzie będzie lód. O nie, dobra, zalewam mu hawirę lawą, zalewam mu lawą hawirę. Ojojoj, jak ja się boję wielkiego Yetiego. Ojojoj, proszę, nie rób mi krzywdy. Zobaczymy, co na to powie. Musimy zagrać mocnego psychicznie, że się go nie boimy i że wiecie, że on jest, że tak robić z niego takiego bachora, bo on tego najbardziej nie lubi. O, jest kolejna wiadomość. No, zobaczysz, szukaj nowego domu. Szukaj nowego domu, mi powie, dobra. Dobra, powiem mu o tym, że mu zalewam całą chatę lawą i tyle. Dobra, nie posraj się tam. Jak zobaczę chociaż jeden lód u mnie na chacie, to całą hawirę wypełniam ci lawą, całą tą twoją jaskinię, więc ja na twoim miejscu bym się zastanowił, czy chcesz podejmować się takiej walki. Tyle, kończę rozmowę, na koniec serdeczne, wal się. Kurde, nie będzie mnie tutaj jakiś dzieciaczek, że tak powiem, groził mi. Pisze coś do mnie. Już nie wysyła głosówki. Dobra, pisał coś i przestał. Nie. Gdzie tu się go banuje? Gdzie się go banuje? Tu. Ignoruj wycisz powiadomienia to przede wszystkim. Na kurde, do chwili, kiedy znowu tego nie zrobię. Ignoruj wiadomości, oczywiście, że ignoruj wiadomości. Nie chcemy tego widzieć. Kurde, jak mnie on zdenerwował. Nie, wiecie co? Ja tego nie zostawię tak. Nie ma szans. Ja w tym momencie wracam do tego, idę mu zostawię jakąś wiadomość do tej jego jaskini. Nie ma szans, nie zostawię tego tak. Nie ma bata. Robię tak, uwaga, czekajcie, co ja mogę zrobić? Ja wiem, co zrobię. Dawajcie mi te wiadra. Dobra, koniec jest z nim, po prostu. Idę po lawę, to w ogóle wywalam stąd, nie będzie mnie tutaj denerwować ten dzieciak. Idę mu zalać tą, ja już idę mu teraz zalać, bo zdenerwował mnie. Chociaż powiedziałem mu, że jak zobaczę zamrożony mój domek, ale trudno, może mi zamrozić. Nie ma problemu, ja sobie dam radę. Ja tutaj biorę, już, wszystko po kolei, mamy 4 wiadra lawy. Super fajnie, niech to sobie tutaj dalej, że tak powiem, się zbiera. Idealnie, mam nieskończoną ilość tego, mogę mu zalewać do woli. Do woli, po prostu. Więc ja nie wiem, kto chciał tu rozpoczynać tą walkę, ale na bank nie on. Po prostu będzie tak żałował. Nie wiem, po prostu już mnie tak zeźlił, nie? Nie wytrzymam. Lecę tam, napiszcie mi, co ja mam z nim zrobić, szczerze mówiąc, bo ja nie wiem, co mam z nim zrobić. Ja na chętnie to bym, wiecie, zbanował. Nie, ale co, nie wiem, muszę w ogóle pogadać z resztą osób, co my z nimi robimy. Mnie to tutaj, że tak powiem, on najbardziej gnębi, mam wrażenie, więc ja tutaj nie będę przykładał do tego ręki po raz kolejny. Kurde, ta owca tutaj w tym siedzi bez przerwy, dawaj mi to, ja muszę lecieć. Dobra, płyniemy. Dobra, mam przygotowaną lawę, zaraz jak mu tam, a on jeszcze tu w ogóle jest tam, dobra, tu jest jeszcze po drodze to, czego ja nie rozwaliłem, jest ta moja głowa z tym, na tym i ta masa tych świeczek, patrzcie to. Co było na poprzednim odcinku? Tam to jest, kurde, ja tego nie rozwaliłem. Też to rozwalam, oczywiście, że tak. Świeczki, czy ja mogę świeczki zebrać? Czy ja mogę, ja bym bardzo chciał świeczki do domu. Mogę, mega fajnie, zbiorę te wszystkie świeczki. Ale w pierwszej kolejności najpierw ogarnę sobie tak, żeby zabrać to. Ła! Creeper, prawie wybuch. Dobra, na spokojnie. Okej, tam się już zaczynają bić, więc spoko. Ja w tym momencie sobie to biorę, mam dwie głowy moje, nie wiem skąd on je miał w ogóle, nieważne. Lecę w takim razie tam do niego, zalewam mu to wszystko lawą i tyle w temacie, nie będzie mi tutaj, prawda, że tak powiem, farmazonów jakiś gadał. Tutaj proszę mnie puścić, tu robimy wiadro challenge. Mega fajnie, super. To nie ja, to creeper, proszę mnie zostawić. Ała, zginę zaraz! Co jest? Nie mam żarcia żadnego? Nie, no mam, dobra. Bo prawie zginąłem. Dobra, co to jest tutaj? A to ja mu zostawiłem ostatnio. Dobra, patrzcie, robię tak. Robię, dobra, na razie taką słabą groźbę mu daję. Słaba groźba tak zwana. Więc robimy tak, uwaga, pum. Robimy tak. Tak, wiecie, żeby bez, że tak powiem, jakiegoś grubszych tutaj, że tak powiem, podjazdów.
taką mu groźbę tutaj dajemy. Na razie mu nie zalewam tego całkowicie, ale wiecie co? Mam tą tabliczkę i tak. To jest groźba. Kurde, co jest? Groźba. Jak zobaczę cię przy moim domku, to nie żyjesz. Dobra. Tyle. Tyle w tym temacie. I nie pisz do mnie już nigdy. Nigdy. Wal się. Dobra. Mamy to, mamy. Zostawiłem mu tabliczki. Tyle w temacie. Ja, wiecie, zostawię taka, to minimalna groźba. Minimalna groźba z mojej strony i tyle w temacie. Ja tutaj nie będę nic więcej na razie robić. Jak zobaczę chociaż troszkę lodu w moim domu, niszczę go po prostu na miejscu. Więc tyle w temacie. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie i czy powinienem od razu zalewać mu tą chatę i go pokonać, czy raczej jeszcze poddać się jakiejkolwiek dyplomacji. Ja nie wiem, ja tego nie rozumiem totalnie, co tu się wydarzyło i chyba nie chcę tego rozumieć. Mam dosyć. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Pozdro, pa pa.